w grudniu przed 40 laty władza komunistyczna wprowadziła stan wojenny. Wprowadziła stan wojenny po to, żeby zdławić wolność, zdławić Solidarność, żeby zniszczyć te marzenia, które wtedy się narodziły. Ale tamte marzenia były głęboko bardzo w sercach milionów Polaków, dziesiątek milionów Polaków. I były także jednocześnie źródłem siły. Źródłem siły i determinacji w walce o wolną Polskę. I jednym z takich wspaniałych, niesamowitych przystanków na drodze do wolnej Polski był najdłuższy strajk stanu wojennego, który odbył się w kopalni Piast. Dzisiaj pan Kazimierz i kilku jego kolegów, którzy wtedy uczestniczyli w tym strajku, opowiadali mi o nim, o tym strajku, jak on wyglądał od podszewki, od kuchni, jak to wyglądało. Począwszy od strachu, który był w sercach ludzkich, bo prawdą jest, że zawsze w takich sytuacjach jest obawa. Jest obawa bliskich o życie górników, jest obawa górników o siebie samych i o bliskich, ale jednocześnie było męstwo. Męstwo, które pozwoliło przełamać tamten strach. Wspaniała scena z tamtego czasu, kiedy przedstawiciele władzy próbowali przekonać górników, żeby wyszli, a było ich na początku 2000. I po 14 dniach, już po Bożym Narodzeniu, cały czas zostało około 1200. I przedstawiciele władzy skłaniali ich do wyjścia na powierzchnię, mówiąc, że tam na powierzchni jest stan wojenny, trzeba się dostosować i wyjść. Na to usłyszeli odpowiedź, że może tam jest stan wojenny, ale tu pod ziemią, 650 metrów pod ziemią, jest wolna Polska. Jest polskie państwo, które oddycha wolnością poprzez piersi górników. I wyobraźmy sobie, drodzy państwo, w zamkniętych, wąskich korytarzach 1000 kilkuset górników, którzy przełamują swoje obawy, przełamują swoje słabości. Nieprawdopodobne sceny, męstwo, determinacja, wola walki. Pan Kazimierz pięknie przedstawiał tamten czas. I chcę dzisiaj z całą mocą podkreślić, że jesteśmy wdzięczni wszystkim górnikom kopalni Piast, tamtej kopalni Piast, ale także innym, którzy wtedy strajkowali, którzy wtedy protestowali przed wprowadzeniem stanu wojennego. Tu do górników w kopalni Piast, gdzie indziej, ale tu jest piękna wystawa, którą miałem możliwość zobaczyć, dotarła wiadomość o kopalni Wujek, o zamordowaniu 9 górników z kopalni Wujek. Wyobraźmy sobie, co musieli czuć wtedy strajkujący górnicy, a oni zostali pod ziemią. Zostali przez Wigilię, przez pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt. I wyszli po świętach, bo mieli jeszcze nadzieję, że inne zakłady też ruszą do strajku. Ale mroźna zima, przemoc, czołgi na ulicach, wojsko na ulicach, ZOMO doprowadziły do tego, że w innych częściach kraju ten opór gasł i Solidarność schodziła do podziemia. Solidarność zaczynała walczyć w podziemiu. Ale my dzisiaj po tych 40 latach nie tylko nie możemy zapomnieć. Nie tylko musimy pamiętać o górnikach z kopalni Piast, kopalni Wujek i innych, którzy protestowali przeciwko zbrodniom stanu wojennego. Ale musimy wiedzieć, że bez nich nie byłoby wolności, nie byłoby Solidarności. Że to był wielki zryw, zryw wolnościowy. Że ta próba pozbawienia marzeń, którą komuniści przygotowali wraz ze stanem wojennym, nie udała się. Że wolność i solidarność, niepodległość i suwerenność przetrwały w sercach wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli, ale przetrwały także i może przede wszystkim dzięki niezłomnym, walczącym w stanie wojennym wielu bohaterom podziemnej Solidarności. Wśród nich byli wspaniali górnicy z kopalni Piast, kopalni Wujek, z innych kopalni, przed którymi chylę czoła. I w imieniu rządu Rzeczypospolitej
polskiej. Dziękuję, sądzę, że w imieniu wszystkich Polaków. Dziękuję za wasz wysiłek, odwagę, wolę walki i za wolność, którą dzięki wam także dzisiaj się możemy cieszyć.